Admirancza znam mały, oldschoolowy unboxing. Poszukiwałem plecaka. Plecaka, który będzie miał dwie ważne funkcje. Po pierwsze, planuję kupić sobie laptopa, więc i tak potrzebuję czegoś, w czym będę mógł go bezpiecznie przechować między miejscami. Wiecie, laptop zapewnia mobilność. Myślę, że będę częściej się wtedy ruszać z laptopem. Dlatego pojemna kieszeń na laptopa. Czemu nie? Pierwsza funkcja. Druga funkcja. Wiecie z moich vlogów, że ostatnio dużo poruszam się na desce. Czasem deska, no cóż, czasem po prostu na niej nie jadę, a wchodzę do jakiegoś budynku albo coś w tym stylu, więc miejsce do przyczepienia deski byłoby całkiem spoko. I szukając tych dwóch elementów, trafiłem na całkiem fajne zestawienie, a w którym praktycznie pierwszym był plecak, który właśnie tutaj mam. Od razu mi się spodobał. Co prawda cena jest dość wysoka, dzięki Bogu trafili się mili ludzie w sklepie daikain.pl, który serdecznie Wam polecam. W opisie będziecie mieli link bezpośrednio do tego modelu. Nie wiem czy tego konkretnie, bo chyba kupiłem ostatnią sztukę, ale tego kroju, nazwijmy to. Generalnie sklep daikain.pl dał mi zniżkę, za co jestem serdecznie wdzięczny, gdyż no cóż, póki co mam trochę napięty budżet. Nie wiem, czy zdecydowałbym się na zakup dokładnie w tej chwili. Natomiast wiem, że na pewno byłby to ten plecak. Plecaki Daikain zbierają naprawdę dobre recenzje. Nie znalazłem ani jednej złej. Nie tylko w polskiej części internetu, ale też na całym świecie. Więc tak, bierzmy się za otwieranie. Bałem się, że coś uszkodzę. Daikain. O, zaraz przestawię kamerę, żebyście widzieli wszystko dokładnie. Ok, jak widzicie, plecak jest całkiem spory, jak na taki miejski plecak do wszystkiego. Jest to model Daytripper. Przyjrzyjmy się plecakowi z bliska. Ma jedną dużą komorę, w której mieści się kieszeń na laptopa. Według producenta zmieści się 15-calowy. Planuję kupić 15-calowego, więc akurat. A w górnej części tutaj mamy kieszeń na okulary. Jest całkiem pojemna, więc myślę, że zmieszczą się tutaj nie tylko okulary, ale też na przykład jakieś gogle. Jeśli zabralibyście taki plecak na narty, myślę, że również by się sprawdził. Paski do przypięcia deski są regulowane i no cóż, widziałem w niektórych plecakach, że po prostu tutaj są gumki, za które się zakłada skate. Bez sensu, moim zdaniem to jest dużo lepsza opcja. Dziwi mnie tylko, że tutaj nie ma jakiegoś wzmocnienia tego materiału. Generalnie wiecie, skateboardy bywają szorstkie. No cóż, może po prostu nie doceniam tego materiału. A po bokach są dwie kieszonki, które można wykorzystać na, wiecie, różne szpargały. No i zostaje nam jeszcze jedna mała kieszonka po środku. Jeśli chodzi o zamontowanie, tutaj deski jest banalnie proste. Odpinamy oczywiście paski, kładziemy naszą deskę. Wydaje mi się, że w tą stronę będzie trochę sprytniej niż w tamtą. Tak jest złożona. Jeśli chodzi o zwykły skateboard, oczywiście są szersze. A teraz wystarczy na szybko tutaj ściągnąć ten pasek. Ściągamy też dolny. I już! Całkiem solidnie zamocowane. Wydaje mi się, że będzie nawet lepiej, jeżeli w plecaku będzie więcej rzeczy, bo wtedy oczywiście tutaj to wszystko się ściśnie i raczej nie będzie się przesuwało. No cóż, całkiem spoko. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak działa kieszeń na laptopa, więc przejdę od razu do podsumowania. Plecak wydaje się być bardzo solidny, zdają się to potwierdzać wszystkie opinie, które znalazłem o nim w necie. O nim i o innych plecakach Daikain, jeśli sami macie jakiś, to pochwalcie się w komentarzach jaki. Może jest coś, co Wam się w nich nie podoba, może jest coś, co Wam się w nich podoba. No cóż, podzielcie się. Osobiście dopiero poznałem tą markę i wydaje mi się, że zwiążę się z nią na długo, bo no cóż,
To bardzo fajna sprawa. A jeśli chodzi o taką bardziej rozbudowaną recenzję, pojawi się za jakiś czas, nie wiem jaki, muszę ponosić trochę ten plecak. Musi ze mną trochę pojeździć w różne miejsca, więc to na razie tyle. Odwiedźcie sklep dekain.pl, jeśli poszukujecie plecaka, który nie jest koniecznie taktyczny i militarny. I tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle, miłego dnia.